Ja po prostu nie wierzyłem w siebie jako w malarza. Nigdy chyba do bardzo późnego jakiegoś momentu, kiedy już byłem człowiekiem w dużej mierze dojrzałem, to znaczy po studiach i już od paru lat pracowałem. Natomiast poprzednio ja po prostu umiałem rysować. Miałem oczywiście wystawę w gimnazjum i wszyscy mówili, że mam talent i tak dalej, i tak dalej. Ty dopiero pojedziesz, to im pokażesz, jak to się maluje, ale ja nie sądziłem, że to tak łatwo będzie. To znaczy nawet jak pojechałem do Krakowa na studia, zetknąłem się ze sztuką nowoczesną, nie rozumiałem, o co idzie, ale mi się wydawało, że właśnie ja nie rozumiem, a nie, że tam to jest głupie, prawda, co pokazują. I raczej sądziłem, że ja po prostu nie potrafię. Ja użytkowo rysowałem, rysowałem maso w patetycznych pozach ustawionych partyzantów, owiązanych, no bo taka była wtedy, takie były trendy, prawda, owiązanych jak u Grodgera jakimiś tam opaskami zakrwawionymi na czole. No nieoficjalnie produkowałem, powiedzmy, ponieważ Playboy wtedy nie istniał, ani Penthouse, no więc na użytek własny oraz kolegów inne rysunki, które ksiądz raz przychwycił, prawda, i w czasie rekolekcji zaczął mówić z ambony, bo wtedy się w kościele odbywały. Po nazwisku nie powiedział, tylko jest tu jeden taki między wami, który robi takie wstrętne rysunki. Mówi, ty synu umrzesz, a twoje wstrętne rysunki gorszyć będą jeszcze pokolenia. Mówi, to wszystkie ławki zaczęły trzeszczeć i wszyscy zaczęli oglądać na mnie, a się schować pod ziemię. Na początku Artur Grodgar, to już była taka postać, która mi się wydawała absolutnie szczytem wszystkich możliwości. A jeszcze przedtem to chyba rozmaite takie rysunki wojskowych korespondentów z niemieckiej prasy wojskowej, które były w czasie okupacji. Jeden z nich, pamiętam, niesłychanie imponował, nosił nazwisko Teo Matejko i malował jakieś sztukasy, inne samoloty rozpadające się, strzelające, prawda, uciekających żołnierzy. Ja to usiłowałem naśladować. A potem? Jak już to była poważna sztuka? Gdy już była poważna sztuka, to wie pan, ja byłem jakby najsilniej pod wpływem ekspresjonizmu i mnie się wydaje, że najbliżej leżały mi rzeczy, prawda, figuratywne o bardzo jakby silnej deformacji i takim mocnym wykopie, ale trudno powiedzieć, że to było jakieś określone nazwisko, to po prostu gdy coś takiego zauważyłem, to robiło wrażenie. Po trosze robiło wrażenie także surrealizm, no i ale ponieważ wtedy zaczynała dominować sztuka abstrakcyjna, to ja bardzo szybko powiedzmy te swoje ciągoty ekspresjonistyczne przeniosłem na sztukę abstrakcyjną i w zasadzie usiłowałem pogodzić ekspresjonizm z abstrakcją, z tym, że ekspresjonizm nie w zrozumieniu powiedzmy gestu chlapania farbą i tego, tylko raczej mocno wykończony, to znaczy dwie rzeczy sprzeczne ze sobą, dbałość o szczegół i o fakturę równocześnie z dużą ekspresją, to jedno z drugim się nie da pogodzić, bo im więcej dbałości o szczegół, tym mniej ekspresji i przeciwnie, prawda? No ale to dla dzisiejszego mi zostało, zresztą, że ja nie potrafię zdecydowanie zdeklarować się po żadnej z tych dwóch stron. Po prostu razi mnie gruba faktura. Jeżeli ją nawet wykonam, to zaczynam ją po troszkę poprawiać i jak dochodzę do końca, to wreszcie już to nie jest obraz, który jest, no, już jest właściwie obrazem wygładzonym. Staram się, żeby ta ekspresja wynikała, powiedzmy, z formy. Jak obecnie dużo pracuję nad formą, nad deformacją, ale staram się wykańczać w miarę możliwości ciągle ten obraz tak, ażeby nie raziło mnie pociągnięcie pędzla, bo mnie razi, przynajmniej moje pociągnięcie, mojego pędzla, to mnie strasznie razi. Widzę to, nie, to gdzieś coś, co trzeba wymyśleć w tym miejscu, jakiś kształt, który by był również agresywny, ale równocześnie, żeby to było, to jest po prostu jakaś niemożność przeskoczenia jakiejś granicy psychologicznej. Ja rzeczywiście mam masę warstw na obrazie, ale te warstwy na obrazie, wbrew najświętszym zasadom technologii, to jest jakby walka o formę. Zaczyna się od postaci takiej, która coraz tam zmienia kształt i pod spodem jest x tych postaci, a niejednokrotnie postać przemienia się w twarz, a twarz w drzewo. Wie pan, na końcu jest całkiem inny obraz niż był na samym początku. Ja filmuję sobie tam na kamerze wideo w trakcie roboty, nie chlujnie, bo to tak z ręki jest robione. Zresztą kamera wideo rozdzielczość ma wiadomo jaką.
Ale po prostu jest to taka dokumentacja, sobie później można, mogę puścić to i zobaczyć, w którym momencie bezpowrotnie spieprzyłem obraz. Szczególnie, że kamera wideo ukrywa to, co ja bym chciał ukryć od razu, mianowicie pociągnięcia pędzla. Tam od razu tego nie widać i wygląda, że ten obraz był lepszy na początku, jest gorszy na końcu, co do końca takie nie jest, bo on na początku po prostu raził mnie prymitywną fakturą, która kamera wideo nie ujęła. Ale tym niemniej widzę, że niejednokrotnie dużo lepsze było na początku, a później schrzaniłem przez to, że już za bardzo się zmęczyłem tamtym, przerabiałem tą formę coraz inaczej i właściwie ta końcowa jest gorsza, także ja niejednokrotnie wracam i jeszcze raz zaczynam malować inny obraz, przyjmując za punkt wyjścia jakiś etap jednego z poprzednich obrazów. I to jest choćby ten obraz, który tutaj na ścianie jest w tym miejscu z tą postacią, która niesie dziecko. To jest, wie pan, jakiś etap obrazu, który został zakończony jako twarz en face, wie pan, ale w pewnym etapie przejrzałem tego, to była postać niosąca dziecko, która się później przerabiała i później chyba ta postać była fajniejsza, później ten obraz, który ostatecznie z tego się zrobił. Później zacząłem malować i namalowałem ten obraz już jako na zupełnie innej płycie pierśniowej, jako powiedzmy kontynuację jakiegoś etapu malowania tamtego obrazu. A to ma szereg zalet w samej robocie, choćby to, że, ale te zalety są równocześnie wadami, to, że wysycha natychmiast pod pędzlem, że można nieustannie to przerabiać, a równocześnie pewne rzeczy trudno w nim uzyskać, to znaczy niewątpliwie łatwiej uzyskać tam pewno takie obrazy z przestrzenią, czy z jakimś takim modelunkiem i tak dalej, miękkim. Wydaje mi się, że w oleju coś tam jest, coś to jest łatwiej do uzyskania. Także ja właściwie akryl używam jako rodzaj imprimatury, która imprimaturą nie jest. To znaczy po prostu jak mam zagruntowane i podłożone na biało akrylem pod obrazie, to pierwsza w ogóle rozłożenie, znaczy tam robię 3 czy 4 kreski węglem, żeby wiedzieć więcej jak co i już opracowuję akrylem tą pierwszą warstwę, która jest namalowana w stylu, ja wiem, no, nowych dzikich, wie pan, tak to wygląda mniej więcej, już wiadomo, że to będzie, tak będą rozłożone plamy. Zaraz na tym maluję olejno z dodaniem dużej ilości sekatywy i to zostawiam, wie pan, do drugiego dnia i na tym dopiero zaczynam malować. I teraz się zaczyna przez wiele dni zabawa, prawda, z przerabianiem. A nigdy pana nie kusiło, żeby zostawić obraz na takim etapie wstępnym? Wie pan, no czasem one zostają, ale się gdzieś wyrzuca, wie pan, to chowam i już nie pokazuję. Czasem wyciągnę po jakimś czasie i przerabiam. Wie pan, ten wstępny etap zostawiam, no po prostu na kasecie wideo. On jest tam zarejestrowany w trakcie roboty, jak to wyglądało, ale to nie jest przynajmniej dla mnie takie ciekawe. Znaczy najlepszy jest zazwyczaj obraz wtedy, kiedy jeszcze człowiek nie jest zmęczony tym, a już zaczął go opracowywać. I wtedy są jeszcze wielkie nadzieje, że coś z tego będzie. Później się okazuje, że coraz mniej tych nadziei jest. Na końcu już ostatecznie rozpaczą, że przecież nie można po tylu dniach wyrzucić rzeczy. Trzeba je jakoś skończyć i przynajmniej forsę za to wziąć. No to jest wykończone już, wie pan. Ale zawsze to jest jakiś rodzaj. To znaczy bardzo rzadko jest to tak zrobione, że nie ma poczucia, że nastąpił kompletny upadek i że w ogóle to nie jest to, co się chciało na początku. No u wszystkich to tak samo. W dobrym obrazie to się powinno 10 cm kwadratowych wyciąć i wiadomo, że to z dobrego obrazu wycięte, a nie ze złego. I w tym sensie mi zależy, żeby obraz był właśnie dobry, żeby te 10 cm żeby również były jakby namalowane ciekawie w sensie faktury, prawda, przenikania tam jakiegoś koloru itd. itd. Na pewno istnieje wizja obrazu, z tym, że wie pan, ja już dawno przestałem dążyć do wizji, bo się przekonałem, że jeżeli człowiek trzyma się samemu za hals, prawda, i pcha w jakimś kierunku, że to ma być właśnie to, co mi na początku przyszło do głowy, to powstaje wymęczony obraz, który absolutnie nie oddaje ani wizji, ani człowieka nie zadowala, czyli ja się nauczyłem, jakby pracować na luzie. Jeżeli na początku miała być namalowana postać idąca z dzieckiem, a zaczęło z tego się początkowo robić akt, później ukrzyżowanie, na końcu wyszła twarz, to ja już nie usiłuję się trzymać przy tej idei, bo tylko jadę, wie pan, na zasadzie zupełnej, bo myślę sobie, dlaczego ja miałbym to, co mi przyszło
do głowy w ubiegłym tygodniu miałoby być mądrzejsze od tego, co mi przyszło do głowy pod koniec bieżącego tygodnia pracy. No, najważniejsze jest, żeby był fajny obraz. Jeżeli w danym momencie czuję, że coś trzeba przerobić, to przerabiam. Chociaż początkowo zaczynałem od twardego trzymania się idei. A druga rzecz to jest, jeżeli kontynuować tę odpowiedź na Pana pytanie, to że jakby jeden obraz jak się maluje, to powstają jakby problemy, które trzeba będzie rozwiązywać na następnym dopiero. Czyli następny, jeżeli człowiek wejdzie w jakiś cykl malowania i on już dobrze idzie, to każdy następny obraz jest jakby ciągnięciem jakiegoś problemu, czy też sprzeciwstawianiem się jakiejś tendencji, która była albo zmęczyła w poprzednim obrazie, albo nie była skończona dobrze w poprzednim obrazie, albo się zamanifestowała jako jakaś możliwość do wykonania w następnym obrazie. Czyli jak człowiek przerwie pracę na jakiś czas, to właściwie nie bardzo wie, jak ruszyć, bo nie ma się czemu przeciwstawiać. Bo z obrazem to jest zawsze gest ostatecznej rozpaczy, prawda, ale to u wszystkich tak jest. To u nikogo nie wychodzi w ten sposób, żeby namalował i następnie klęknął z zachwytu, prawda. Tyle, że mieli rozmaite metody, już sądziłem, że podobno, to gdzieś tam ktoś mi opowiadał, że ten fra Beato Angelico, to powiedzmy da Fiesole, czy jak on się tam nazywał, prawda, że on podobno uważał, że Bóg jego ręką maluje, wobec tego nie można nic poprawiać, bo Bóg jest nieomylny. No ale wie pan, mnie takie łatwe tłumaczenia nie przychodzą do głowy. Przez długi okres czasu, a zapewne kilka obrazów, czy nawet więcej niż kilka z tego okresu znajduje się w Sanoku właśnie, malowałem trochę wbrew sobie, powiedzmy, intensywnymi kolorami. To wynikało z mojej takiej przyjaźni z Andrzejem Urbanowiczem, który malował w ogóle obrazy psychedeliczne i takie szukał, żeby coś było najbardziej z większym wykopem, jaki jest możliwy, i twierdził, że ja w ogóle błotem smaruję i że należy, prawda, malować intensywnie. No i ja się przełamywałem przez długi okres mojego życia i czasem zresztą do dnia dzisiejszego mi przychodzi ochota na malowanie czegoś, ale jakieś takie farby są, powiedzmy, jak kolory zielone na przykład, które prawie nigdzie nie występują. Jak ja zacznę coś zielenią, to się tak zniechęcę gruntownie do tego, że muszę od razu wyeliminować. To wiem normalnie po zużyciu farb, które mam, że umbra naturalna, że powiedzmy ugier jasny, że tak, no to tego już setki tubek poszły, a powiedzmy zieleń monestialna, prawda, to jest intensywny kolor, ale tak samo inne zielenie, to mam chyba sprzed 20 lat tubki, z której połowa została wyduszona jak na razie, prawda, więc prawie ich nie używam. Czerwień to tak, czerwień ciemna, czerwień kadmowa, czy te lazury alizarynowe, no to używam na wielu obrazach, akurat nie, może nie, tu nie ma niczego, ale w strefie cieni, powiedzmy w obrazach monochromatycznych, lubię czerwień dawać. Kolor, im bardziej zbliżony jest do czystego, powiedzmy, jakiejś tam czystej sinusoidy, powiedzmy, z widma wziętej, powiedzmy, akuratnie czystej czerwieni, czy czystego żółtego, czy jest uboższy niż kolor, który z pozoru jest błotem, ale jest równocześnie pewnym chaosem, mieszaniną bardzo wielkiej ilości kolorów, jakąś wypadkową. I po pewnym czasie takiego treningu, jeżeli się maluje właściwie celowo granicząc paletę, powiedzmy właśnie do czerni i ugru, to się zaczyna widzieć jakby kupę rozmaitych niuansów kolorystycznych, które z pozoru się nie widziało poprzednio. Wydawało się, że tam nie może być już koloru, a czarny to w ogóle nie jest farba, prawda? Impresjoniści w ogóle to wyrzucali z palety. A tam się wydaje, że bardzo wiele można, tylko nie można tam, powiedzmy, pomieszać czegoś takiego, że jak się maluje intensywnymi kolorami, to tu chlapnąć czerń, zmieszać ją z bielą, no to już świństwo się robi od razu. To działa jak by się obróciło w jakimś miejscu. Forma w znaczeniu kształtu jest na pewno ważniejsza od koloru, jak mi się wydaje. Na pewno wyobraźnia operuje raczej u mnie, w moim wypadku, kształtem. I w ogóle ja sądzę, że najchętniej to ja bym w ogóle się zajmował rzeźbą, tylko gdzie, prawda, i co później z tym robić. To zajęcie się obrazami jest z jednej strony wynikiem miejsca, bo wiadomo, ile brudu jest przy, jak zacznie się paprać gliną, gipsem i tak dalej, a drugie wynikiem, powiedzmy, utylitaryzmu. Ja jednak zawsze myślę kategoriami utylitarnymi, nie malować obrazów 4 metry na 5, bo co z tym później zrobić, prawda? Raczej
przystosować się do życia w jakimś sensie i ograniczyć swoje potrzeby wyobraźni do tego, co jest możliwe później do zawieszenia w mieszkaniu, przesłania na wystawę, sprzedania itd., itd. No, gdybym robił rzeźby, to bym najprawdopodobniej musiał jakąś olbrzymią pracownię, której by to do dnia dzisiejszego stało i tylko co najwyżej jeździło po wystawach, nie mógłbym tego sprzedać, nie mógłbym tego w ogóle, no bo nie, w ogóle nie wiadomo, no, robiłem przez pewien czas, to wiem. Widuję na przykład malując obrazy, żeby powiedzmy dłuższy bok mniejszego obrazu był równy krótszemu bokowi większego obrazu. Dokładnie przyjmuję takie całe typo szeregi. Na dnie ramy były w ten sposób, żeby można było łatwiej pakować na przykład 6 obrazów razem, żeby rama była zawsze o tym samym profilu, żeby zewnętrzna strona ramy, te wszystkie co w Sonoku są w moich ramach oprawiane, to jest tak, że można to jedno z drugim złożyć, obwiązać skoczem, zapakować w gąbkę folii taką i już się nadaje do wysyłki, podczas gdy jakaś rama, która jest zaokrąglona, to nie ma jej jak przyłożyć, można tylko jeden obraz pakować i tak dalej, i tak dalej. Pod tym kątem to ja myślałem od początku, szczególnie dla, choćby z tego powodu, że mieszkałem w Sanoku, a wszystkie obrazy musiały jeździć do Desy, choćby do celów sprzedażnych, do Warszawy i się wysyłało. I to później mi zostało. Dzisiaj może w mniejszym stopniu, bo dzisiaj już czasem ktoś oprawia obraz, czasem, ale też te ramy, które ja robię, o ile robię sam, to też zostaje pomyślane z punktu widzenia tego, żeby ułatwiać transport. No, każde pytanie, najdziwniejsze, najgłupsze, czy najbardziej wymyślne, jakoś postaram się odpowiedzieć, chociaż czasem pytania fachowców zapędzają mnie w zupełnie kozi róg, bo to są pytania, które ja sobie nigdy nie stawiałem i nie wiedziałem, że można od tej strony, bo jak każde pytanie, no, nawet ile wody wypiera, ile traci na wadze obraz zanurzony w wodzie, prawda, można odpowiedzieć na wszystko. Ale czasem jest strasznie dziwne pytanie, które mnie kompletnie powoduje, że zupełnie zdumiony jestem. Człowiek bardzo często udziela wywiadu na kasetę magnetofonową. Ktoś później z tego spisuje i drukuje. To ja pamiętam, że na przykład ja raz zacytowałem Gałczyńskiego, jam jest nadmocz wyższy, jam jest metafizyk, a ta facetka mi wypisała, jam pies, nadmocz wyższy i już metafizyk nic. Myślę sobie, jam pies, nadmocz wyższy.